Kasiusz Dąb, Kasiusz Życiński. Jesteśmy po zadymie promującej Prime Show MMA 2. Cześć Kasiusz. Cześć. Kasiusz, jak oceniasz zadymę, która dzisiaj się odbyła? No fajnie, fajnie. Zawsze lecę na flow. Tu była fajna ekipa, którą można było podkręcić. Fajnie czuli to i uważam na plus. Na razie chyba najlepsza oglądalność była, więc chłopacy się spisali. Tyle. Przy drugiej edycji, Kasiusz, zmieniliście formułę zadymy. Jest czterech gości w studiu zamiast dwóch. Jak to się sprawdza, ta formuła? Patrzymy. Po prostu jesteśmy nowi na rynku, więc sprawdzamy wszystko. Chcieliśmy więcej osób teraz pokazać. Możliwe, że face to face to by było ciekawsze, może więcej emocji by budziło, ale chcieliśmy więcej osób pokazać i sprawdzamy po prostu nowe schematy i tyle, ale ostatni face to face, Pałka kontra Szuli, będzie tylko oni dwójka i Don Casio Król, więc to będzie chwilę przed galą, środa albo czwartek przed galą, więc to na to też zapraszamy. Kasiusz, jak oceniasz poziom dymów podczas par dzisiaj przestawionych? W miarę, mogło być lepiej, wiadomo, zawsze, nawet jakby się pobili, pewnie bym uważał, że mogło być lepiej, ale sprawdzamy. Ja też mam dużo wizji ciekawszych. Na pewno będą nowe, coraz to lepsze innowacje w kolejnych galach. Uważam, że może by było tu lepiej, jakby większa ściana między nimi się była po prostu, bo tak to czasem, wiadomo, jest chwila do gali, to mogą się obawiać o swoje zdrowie, że za mocno polecą. Możliwe, że to jest do naprawy, nie? Kasiusz, ze strony Marcina Wrzoska padła propozycja rewanżu w MMA. Jak byś się do tego odniósł? No w MMA ja bym po prostu zdeklasował Marcina, więc nie chcę mu tego robić. I tak go już wyrzuciłem z KSW. Zwolniono go z KSW, bo wpierdol ode mnie w boksie, a w MMA to bym z niego zrobił kiszkę, więc bez sensu niszczyć mu karierę. Niech jeszcze trochę zarobi w frikach. I możliwe, że jak ja już będę trochę starszy, trochę już coraz więcej będę miał kontuzji, na razie mam dwa łokcia, i tak bym go po prostu zdeklasował tam w MMA, to może wtedy mu dam szansę, bo może gdzieś to będzie jakieś, będzie miał chociaż, nie wiem, 30% szans, jak jeszcze kilka kontuzji dostanę, nie wiem, w nogi, w ręce. Bo teraz to by była deklasacja. Rozumiem. Słuchaj, jestem tą odpowiedzią usatysfakcjonowany. Myślę, że kibice również. Kasiusz, dziękuję bardzo za to podsumowanie. Dziękuję. 9 lipca Arena Gdynia. Pamiętajcie, coraz mniej biletów wykupujcie. Spędźcie fajne wakacje i zapraszamy Was na kolejną zadymę już jutro. Nie wiem, kiedy to puścicie, ale jak puścicie to dzisiaj, to jutro zapraszam na zadymę. Bagieta ma nowe pomysły, więc piona trzymać. Dzięki.